Zastanawiacie się pewnie, co robimy w samochodzie. Pijemy kawę. Pijemy kawę. Kawa to jest dodatek. A prawda jest taka, że widzieliśmy po prostu, jak wam bardzo się spodobało Q&A ostatnio i pomyśleliśmy, że nagramy drugie takie Q&A. Tak, to zapamiętałeś? Tak, tak to zapamiętałem. Dzisiaj są pytania do Karola. Do mnie? A nie do mamy? Nie. Pytanie o to, jak dobrze mnie znasz jako mamę. Aha. O kurde. Się... No. Zobaczymy. O kurde, no dajesz. Gotowy jesteś? Nie. Jakie jest moje ulubione zajęcie podczas ciąży? Spanie. Leżenie, przeglądanie różnych rzeczy na telefonie. Nie robię tego z przyjemności. Nie. Robię to, bo mi ciężko. Twojego skręcanie szaf. No, ej, bez kitu. What? W sensie jakby fakt, że skręcam meble albo urządzam coś teraz w domu i tak dalej, to jest taka fajna odskocznia od tego, że przez chwilę nie myślę o tym, jak wielki mam bebzel, jak on mi przeszkadza w funkcjonowaniu. Okay. I to jest faktycznie przyjemne. Mówię serio. Okay. Powiedziałabym, że skręcanie szaf na ten moment to jest moje najprzyjemniejsze zajęcie w ciąży. Ciekawe. No, bo lubię coś robić. No nie, a nie mogę sobie pograć tak, jakbym chciała sobie pograć. Rozumiem. Dobra. Jaki jest mój ulubiony smak? Na pewno nie pasta do zębów. A twój ulubiony smak? Wczoraj mirinda. I winogrona. Winogrona. No ja wiem jaki. Jaki? Sushi. Ale tego nie zjesz. No to, ale to ma być taki, który lubisz w ciąży. Dużo słodkiego jesz. Bardzo dużo słodkiego jesz. Więcej niż normalnie jadłam, nie? Normalnie wolałam słone. No. Więc prawda. Powiedziałbym, że po prostu słodycze jako smak. Ja bym powiedziała, że cinimini. Cinimini. No, okej, okay, dobra, racja, racja. Wcale nie jechaliśmy o, nie wiem, drugiej albo trzeciej w nocy po cinimini ostatnio. Lubię cinimini. Ulubiony zapach? Nie wiem. Nie mówiłaś nic o zapachu ostatnio. No chyba nie mam ulubionego zapachu. No bym powiedział, że nie, masz. Mam? Pranie z tego, z pralni, tej, do której chodziliśmy we Wrocławiu. Czy to mój ulubiony zapach? No, czy no taki, no na tę chwilę, no, że bardzo zachwalałaś to, że to pachnie bardzo długo i że ładnie pachnie. Okej. Okay. I ulubiona potrawa? Ja się sama muszę zastanawiać nad tym, co ja lubię, bo w sumie nie wiem. Ulubiona potrawa? No to nie mam, że i tak koniec końców wyjdzie, że jest sushi, no. No ale mówimy o tych teraz, a nie tych w ogóle. Ty uśmiechnęłaś się tak, jakbyś już wiedziała. No bo wiem jednak. Cinimini. Tak. Moja ulubiona potrawa to cinimini z mlekiem zimnym na śniadanie. I know. Pieluchy czy pampersy? Pampersy. Mhm. Oczywiście, że to jest łatwiejsze. No. Jeśli nikt nie będzie chciał pieluchy obejsranej wrzucać do pralki. Tegoś tak nie robi. No tak wiem. Opróżnia, ale no nie chciałbym się. Jestem z tych... Wózek czy chusta? Wózek czy chusta? Mhm. No masz fajny wózek, więc domniałam, że wózek, ale ogólnie raczej byś wybrała chustę. No. Bardzo mi się podoba wizja noszenia po prostu bobasa, tak. No. Zawsze sobie, jak jeszcze miałam takie dredy do pasa, bo miałam kiedyś dredy do pasa, to myślałam sobie o tym, jaką była super rasta mamą, jakbym chodziła w takich tych moich pumpach, w sensie takich spodniach z takim szerokim krokiem. Ile ty miałaś lat wtedy i myślałaś, że będziesz mamą? No nie wiem, zawsze chciałam być mamą. To nie, znaczy to nie było jakieś moje nadrzędne marzenie tak w ogóle, ale myślałam sobie o tym, że jak będę mamą, to będzie fajnie wyglądać. Okay. Jak będę z takimi długimi dredami, tym dzieckiem w tej chuście tutaj i będę chodzić w tych pumpach. Okay. Tym bardziej, że mam ciotkę, która... ma męża, który, nie wiem, ma korzenie jakieś z Afryki. What? I, no, i ona jest Polką, on ma jakieś korzenie z Afryki i dziecko jest ich dzieci są mulatami. Mm-hmm. Oni mieszkają w Niemczech i te dzieci mówią po śląsku, niemiecku i somalijsku. No, i ona właśnie to dziecko nosiła w takiej chuście zarąbistej, takiej prawdziwej. Mm. Tak mnie to jarało, Boże. Okay. No, wtedy chciałam też taką chustę mieć. Moje największe marzenie w ciąży. Powiedziałbym z jednej strony, że czuć się tak jak przed ciążą, ale wydaje mi się, że mieć już wszystko gotowe przed narodzinami dziecka. No. Albo marzenie, rodzić w humanitarnych warunkach. To jest nasze marzenie. Gdzie nikt ci nie powie, trzeba było nie ruszyć się, jak panią teraz boli. No. Witamy na Śląsku. To są akurat obawy. No, ale
Nie wiem. No, powiedziałabym, że teraz mam takie duże parcie na to, żeby już jak najszybciej wszystko tak dopiąć na ostatni guzik, nie? Żeby wszystko mieć zrobione i żeby wszystko było cacy. To by było super. To bym się czuła spokojniejsza po prostu, nie? Mhm. A tak poza tym to chciałabym zjeść sushi bardzo. Chciałabym zjeść sushi, croissanta z kozim serem i pomarańczą. I camemberta. No, to są moje marzenia. Ile wydałam na wyprawkę? Nie wiem, to się ciężko liczy, wiem, ale na pewno każdy coś dodał od siebie. No właśnie chciałem powiedzieć, że nasze mamy to wywaliły tyle siana na te wyprawki, że to jest głowa mała, że my przy tym to nic. Dziecko kosztuje, a jeszcze dużo rzeczy nie mamy. No. A to będzie proste. Ogórki kiszone czy słodycze? Nie lubisz ogórków kiszonych? Nie lubię. Jak wszyscy mówili, że o, teraz będziesz w ciąży, to na pewno będziesz lubić ogórki kiszone. A próbowałaś w ciąży ogórków kiszonych? Nie, bo nie mam w ogóle do nich ciągot, ale jak byliśmy w Ikei teraz, to miałam ochotę zjeść zupę ogórkową, której nie cierpię. Ale nie zjadłam jej, bo uznam, że jej nie cierpię. Ale miałam na nią ochotę, miałam ochotę na taki kwaśny jakiś, wiesz. Ulubiony film w ciąży? To są pytania, których ja sama odnajduję siebie dopiero. Spider-Man? Byłaś bardzo zadowolona ze Spider-Mana. Ze Spider-Mana? Mówimy o filmie. No tak. Kurczę, nie wiem jakie my filmy. Jeszcze mi się wahała między Eternalsami? No, Eternalsi byli bardzo spoko. No. Sposób na usypianie dziecka. Woda. I koks. Nie, za drogie. No, nie wiem, sposób na usypianie dziecka. No, my mamy taki ten bujak. Ja bardzo liczę na ten bujak. No, oby, bo podobno dzieciaki niektóre lubią, niektóre nie. No to jak jest wszyscy. No, mama Magdy kupiła bujak, który ma, nie wiem, jest jak taki Rolls Royce wśród bujaków. Jak to się nazywa? Mamaru. Mamaru? Czy na to, że bujaczek jej się spodoba. Więc... I dzięki temu będę mogła grać w Harry'ego Pottera, który wychodzi na święta i w Kangur Kakao, który wychodzi na wakacje. To są moje ambicje w rodzicielstwie. No nice. Ulubiony sklep z ciuchami dla dziecka. Oczywiście. Są tak łatwe pytania. Newbie. No, Newbie jest super. Jest tylko jeden sklep stacjonarny Newbie w ogóle, tak żeby był sam w sobie i on jest we Wrocławiu. Jest poza naszym zasięgiem już, ale zdążyliśmy przynajmniej kupić jej pierwsze ubranko z nimi. Tak. No poza tym nie kupowalibyśmy tam często, bo są no tak. Nie, ale to są drogie. To jest taki sklep, że jak ktoś będzie chciał zrobić mały prezent i jednocześnie mi sprawić przyjemność, Newbie. No, to jest dobry. Tam nie da się podjąć złego wyboru. Tam wszystko mi się podoba. No. No, tam czego nie weźmiesz do ręki, to jest zawsze dobry wybór. Niesamowite to jest, bo z każdym innym sklepie masz tak, że patrzysz na coś i masz takie tego może lepiej nie, to nie wygląda za ciekawie i tak trzeba przebierać, a tam weźmiesz pierwszą lepszą rzecz do ręki, zajebista. Tylko ceny są z kosmosu. Zmiana kadru, bo nam się ugotował aparat. No, ale skończyliśmy już chyba wychwalać Newbie. Tak. Newbie jest super. No, jest. To wystarczy. Co mnie relaksuje w ciąży? Wiem, że jeśli jesteś zestresowana, to idziesz się położyć. Jak jestem bardzo zestresowana, to idę sobie popłakać. No, na przykład. To może się położyć i sobie popłakać. Ja dosłownie szlocham przez pół godziny, a potem takie... Okej, git, idę robić rzeczy. Nie wiem. No... Ja się lubię z tobą poprzytulać, jak jestem. Okej. Rzadko się to trafia. No, nic nie mówisz, że chcesz się przytulać, jak jesteś zestresowana. Mówiłam, że będziesz za 5 minut i przychodzisz po 3 godziny. Nie, nieprawda. Dobra, prawda. Następne pytanie. Słoiczki czy domowe obiadki? Domowe obiady, u mamusi najlepiej. To chodzi dla dziecka. A. No na początku pewnie domniemam, że nic innego dziecko nie może jeść niż słoiki. Nie, ze no chodzi o to, że możesz to przygotować sam, jeśli chcesz. Nie sądzę, że będzie ci się chciało, Leniuszku. Nie, jestem leniwym rodzicem. Owszem. Znaczy, po coś te słoiczki są. No właśnie chodzi o sam fakt, że wiecie, no jak... Trzeba sobie poprawiać komfort życia, a nie w drugą stronę. I te słoiczki są, wiecie, okej, zdrowotnie, że tak powiem, dla dziecka, bo nie są napchane jakimiś konserwantami innymi, no to, no, why not? No. A mi się wydaje, że przy dziecku jest wystarczająco dużo roboty, żeby jeszcze myśleć o tym, że trzeba ugotować mu osobny posiłek, którego ty nie zjesz. To prawda. Tak, bo musisz zrobić obiad dla siebie i dla ciebie, jeśli ja robię obiad dla siebie i dla ciebie. No. Plus jeszcze musiałam zrobić osobny obiad dla niej, bo ona nie może jeść tego, co mówię. No tak. Więc... A jeszcze musisz się nią zająć w międzyczasie. Tru. I kotami, i domem, i jakby całą otoczką wokół tego. Więc wydaje mi się, że słoiczki zdecydowanie.
co, to wraca jednak tutaj, nie musisz tak, tutaj trzymać. Dobrze. Wymarzone miejsce na wakacje z dzieckiem. Z dzieckiem? No. Masz takie? Jak sobie tak myślę na pierwsze wakacje, które moglibyśmy pojechać, no to myślę, że tak. Kurde, wiem gdzie. No. Róża Wiatrów. Nie myślałam o tym, ale fajnie byłoby pojechać, no. Nie wiem, czy na pierwsze wakacje. Dlaczego nie? No bo tam jakby chodzi o to, że tam nie jesteś stricte skupiony na nas, tylko tam jest pełno ludzi, więc musisz jakby dzielić uwagę. Myślałam bardziej w kontekście pierwszych wakacji. Ale to ja nie mówię, żeby jechać na regaty youtuberów. Tylko po prostu. Tylko żeby po prostu tam do chłopaków pojechać. No to widzisz, w dalszym ciągu myślisz o jechaniu do chłopaków, a ja myślę o tym, żebyśmy ale mogli spędzić do chłopaków, czas bo to jest ich przybytek. O to mi tylko chodzi. I że my sobie możemy spędzać czas, możemy przecież tam spacerować, możemy pływać jakimiś rzeczami. You know. Ja bym do Chorwacji chętnie pojechała. Do Chorwacji. No bo do Chorwacji. Jechanie do Chorwacji. Ile? 12 godzin z noworodkiem. Samolotem można polecieć. Świetny pomysł. Godzinki. No to samolotem jakby było do Chorwacji, to Gitowa. To uważam, że to jest bardzo fajna lokacja, jeśli chodzi o wakacje. No. No, no. W sensie, bo chodzi mi o taki czas, który mogłyśmy quality spędzić. Nie, no to Chorwacja mega. Mimo, że nigdy nie byłem. Na plaży. No to tym bardziej. No. Możemy pomyśleć o tym. Chociaż raczej wątpię, że w te wakacje gdzieś polecimy, ale zobaczymy. Niania czy żłobek? No my mamy o tyle komfortowo, że ani to, ani to. Mhm. Bo ja nie chcę puszczać dziecka do żłobka i nie wydaje mi się, żeby była potrzeba, żeby ktoś się zajmował moim dzieckiem poza babciami ewentualnie. No, też mi się tak wydaje. No, więc nie chcę żłobka. Chcę ominąć ten etap. Dziwne to by było oddać dziecko tak małe do żłobka. No. Ciekawe, że w ogóle... Znaczy, to jest normalne, nie? Ale nie, no ja wiem, właśnie chciałem powiedzieć. Ciekawe, że to jest normalne i że ludzie oddają swoje niedawno narodzone dziecko do żłobka. No. Imiona dla dziecka. Poza Niną, co rozważaliśmy jeszcze? Nie wiem, jakiś Leon, kurde. Leon, no. Leon akurat jest ładny. Ale nie wiem. To jest ciężki temat. Nie chcę się z Magdą pokłócić. Dlaczego pokłócić? No, może ci po prostu podobać inne imię. Nie, Magda już wybrała imię, a nie miałem. No przestań tak mówić. Nie dałem ani razu przykładu lepszego imienia. Nie, to prawda. Ale ciężko jest wybrać imię dla dziecka, więc po prostu Magda wybrała i ja umyłem ręce. Easy. Nie, mów tak, bo to brzmi jakbyś nie miał nic do gadania w tej kwestii. Nie, no ja się po prostu zgodziłem z tym i tyle. Okej, okay, ale rozważaliśmy jeszcze inne imiona. Mi się na przykład bardzo podoba Marcelina. Nie. I męskie to jeszcze bardzo mi się podobało Franciszek. Nie. No i właśnie dlatego. To zostało na Ninie. Dobra. Łóżeczko dla dziecka czy łóżko rodziców? Łóżeczko dla dziecka. Nie będziemy trzymali dziecka w naszym łóżku. Przede wszystkim z obawy o to, że możemy zrobić krzywdę. A poza tym to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe i tyle. W sensie nie jest zdrowe pod takim względem, że nie mieszka się z rodzicami w wieku 30 lat. I nie śpi się z rodzicami w wieku 2 miesięcy. No. Dokładnie. Nie, no tak poza tym mamy już dosyć napchane w łóżku. Słuchajcie, my też nie śpimy we dwójkę. Tak. W sensie, no nie ma szans. Śpimy z dwoma kotami. Nie ma szans, żebyśmy mieli noworodka w łóżku w momencie, kiedy no, koty są u nas w łóżku, bo no, bakterie i inne rzeczy. Nie, no ale mamy łóżko dostawne. Także to nie jest tak, że będzie spała od razu w drugim pokoju, bo to też chodzi o komfort i o to, że w nocy trzeba do niej często wstawać na początku. Więc ten komfort mamy taki, że będzie sobie po prostu spać obok. Nie? True. Wydaje mi się, że to idealna pośrednia opcja jest. Tak. No, ale nie wyobrażam sobie na przykład mieć, nie wiem, 4-letniego, 3-letniego dziecka, które leży ze mną w łóżku i przychodzi do mnie do łóżka codziennie, żeby się wyspać. To jest uczenie bardzo niezdrowych nawyków. To jest creepy. W sensie, strasznie łóżku, creepy. Spać w łóżku. No, rozumiem mieć czasem zły sen, nie? I wtedy przyjść do rodziców spać. Ale to nie może być coś, co jest nagminne. No nie. No, to traci cały urok wtedy, a to tak fajnie, jak sobie możesz czasem do rodziców przyjść. Na pewno masz jakieś wspomnienia związane z tym, pewnie, że mam. Się śniło, nie? Oczywiście, że tak. No. Miałem jeden taki sen w życiu, gdzie byłem z rodzicami, szliśmy do kopalni jakiejś, nie wiem dlaczego. I to byłem bardzo mały, ja nigdy w życiu kopalni nie widziałem, nawet nie wiem jak wygląda. A ta kopalnia była tak realistyczna w moich snach, że masakra. I zawsze przechodziliśmy obok takiej wielkiej, wielkiej dziury w ścianie. I rodzice mówili, po prawej jest dziura, nie zaglądaj tam. Ja zawsze zaglądałem i wyskakiwał na mnie taki potężny pająk i mnie wciągał. No, i się budziłem strasznie z takim chyba nawet krzykiem. Leciałem od razu do rodziców. No jestem ze Śląska, więc się bałam beboków. Bebok? Nie wiem, kto pierwszy powiedział mi, że istnieje coś takiego jak bebok,
ale właśnie z perspektywy mojego łóżka, bo mój pokój był kiedyś tam, gdzie moi rodzice mają sypialnię. No. I moje łóżko było tam, gdzie moi rodzice mają szafę w zabudowie po prawej stronie. No. Więc ja miałam widok idealnie na ten pokój na górze. Mhm. I o tam były uchylone drzwi, była tylko szpara czarna. Hmm. Więc w tej czarnej szparze było wszystko, tam, no, czego ja tam nie widziałam, no nie? No, więc przechodziłam do rodziców na dół, musiałam, okay. A jeszcze musiałam przebiec obok tej dziury tam na dół. Czasem było tak, że właśnie uznawałam, że dobra, nie warto ryzykować, śpię tutaj. Nie. A czasem było tak, że uznałam, dobra, przebiegnę szybko. Ile dzieci planuję? Ja. Max dwójkę, myślę. Zależy. Znaczy, no zależy, jak ci się... Będzie, jakie będziesz miała wspomnienia z tym pierwszym, no. Jeśli chodzi o poród. No. Tak. Znaczy zakładam, że jeśli to będzie jakaś trauma, to jedno mi wystarczy. No. Teraz jest pytanie weryfikujące ciebie w sumie. Oho. Co najbardziej angażuje się tata? Co najbardziej angażuje się tata? Wnoszenie ciężkich rzeczy. I kubetę. No, i kubetę, to prawda. Bo wszystko, co czego mi nie wolno. Zaangażowany bez tak. dyskusji. Jeśli tak dosłownie bez dyskusji, po prostu no, że tyle. Staram się przynajmniej. No. W życiu przez 4 lata, jak mamy koty, nie szedłeś tak bez dyskusji nie do kuwety, żeby ją opróżnić jak teraz. No. Teraz powiem, że z kuwety do opróżnienia ty lecisz dosłownie. No, może ostatnie 2-3 dni nie. Ale tak, jak trzeba. Ale tutaj jak tak nie czuć kupy. No, jak było alert kupa, to od razu leciała. No, jest kupa alert ogłaszana, słuchajcie, na stadionie za każdym razem. I cały czas skanduje kupa alert. Nie. Są takie te emotki, kurczę, tych policyjnych świateł i kupa alert. Jest po prostu. I ostatnie pytanie. Co zrobię od razu po porodzie? Zjesz sushi. Yes. Sakany. Bo jest sakana tutaj. To będzie najdroższe sushi w moim życiu wtedy, chyba żeby mnie dowieźli, bo tutaj je dowożą za 60 zł z Katowic. Mogę pojechać wcześniej, I guess. No zobaczymy, czy będziesz wolał patrzeć się na księżniczkę swoją, czy będziesz wolał pojechać. Nie, no nie pojadę raczej do Katowic wtedy. Co ja chciałem powiedzieć? Proszę powiedzieć, jak się tata spisał z quizem? No myślę, że całkiem dobrze. Nie wiem, z czym sobie nie poradziłeś, z czym miałeś problem. No, bardzo chciałeś mi coś sushi wcisnąć wszędzie, ale to prawda. Wcisnąć? Ja nie muszę ci wciskać. Ale chodzi mi o to, że do każdego pytania próbowałeś cały czas sushi. Ale to prawda, ja po prostu bardzo tęsknię za sushi. To jest coś, czego nie mogę zjeść. I tęsknię za smakiem zimnego, surowego łososia z sosem sojowym. Już mi się zdarzyło jeść w ciąży teraz sushi, ale ono nie było surowe, tylko to było wszystko jakieś w tempurze, jakieś panierce albo, nie wiem, smażone czy coś. No traktowane po prostu odpowiednio temperaturą. To nie jest to samo, kochani. No nie, no surowe ryby, sushi to jest. No, wydaje mi się, że widziałeś większej rzeczy. Która jest godzina? Jest godzina 12:17. Mam się wyrobić do 14. Jest. To nara.